Cześć. Dzisiaj pokażę sterowanie ściemniaczami w systemie F&Home Radio. Zapraszam na film. Mam tu przygotowane dwa obwody lamp. Jedna lampa sterowana jest jednym sterownikiem, ściemniaczem, druga lampa drugim ściemniaczem. W tym układzie możemy załączać i wyłączać obwody lamp osobno, a także ustawiać poziom oświetlenia dla wybranego obwodu lamp. Jednak w niektórych sytuacjach dobrze byłoby, aby można było sterować tymi dwiema lampami jednocześnie. W systemie F&Home Radio nie trzeba dokonywać żadnych zmian w połączeniu elektrycznym tych sterowników. Odpowiedniej konfiguracji modułów dokonamy w programie. Te dwie ikony reprezentują moduły ściemniaczy. A to są sterowniki SX550, które sterują pracą ściemniaczy podłączonych do wyjścia. A to są ikony dotykowe, z pomocą których sterujemy ściemniaczami. Tak to wygląda z wszystkimi połączeniami, zależnościami pomiędzy poszczególnymi sterownikami, ikonami i modułami. Zrobimy teraz trochę miejsca na pulpicie, aby można było dodać nowe elementy do tego układu. Dodajemy przycisk dotykowy żarówka, który jest elementem wirtualnym i animowanym. Będzie wyświetlany w aplikacji mobilnej. I jeszcze jeden przycisk załącz-wyłącz, który też będzie wyświetlany w telefonie. Do układu dodamy jeszcze jeden sterownik oświetlenia SX550, który będzie wspólny dla tych dwóch obwodów lamp. Do wyjścia ściemnialnego można równolegle podłączyć dowolną ilość modułów sterujących oświetleniem. Aby sygnały ze sterowników wzajemnie się nie wykluczały i nie zakłócały, użyjemy jeszcze elementu logicznego SX848, służącego do przełączania dwóch niezależnych sygnałów. Stan wyjścia jest równy stanowi wejścia, na którym ostatnio zaszła zmiana. Sygnał ze sterownika oświetlenia, który był bezpośrednio podłączony do modułu, teraz podłączymy pośrednio poprzez ten element logiczny. Wyjście ze wspólnego sterownika przyłączamy do przełącznika ostatniej zmiany do drugiego jego wejścia. Wyjście z ikony lampy przyłączamy do wejścia procentowego sterownika. A wyjście z ikony dotykowej załącz-wyłącz do wejścia sterownika oświetlenia też załącz-wyłącz. Potwierdzenie dokonanej zmiany weźmiemy z wyjścia sterownika i przyłączymy je do wejść odpowiednio żarówki i ikony załącz-wyłącz. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o rozbudowę układu, o dodatkowe sterowanie wspólne obiema lampami. Dokonane zmiany w projekcie
zatwierdzamy poprzez wciśnięcie przycisku uruchom. Przechodzimy teraz do aplikacji mobilnej w smartfonie. W smartfonie uruchamiamy aplikację mobilną F&Home Home i tutaj wchodzimy w tryb edytora, a następnie dodajemy dwie nowo utworzone ikony. Po wyjściu z trybu edytora można już sterować oświetleniem osobno i wspólnie. I tak oto, bardzo prosto, bez żadnych dodatkowych połączeń elektrycznych, stworzyliśmy nowy sposób sterowania ściemniaczami. Możemy sterować nimi osobno, a także, gdy zajdzie taka potrzeba, wyłączać je i załączać razem. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!